Przejdziemy sobie program szkoleniowy ze strzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. Myślałam, że to nie będzie dla ciebie jakoś specjalnie trudne. Może trochę to podkręcimy? Nieźle, ale załóżmy, że cel też ma broń. Nie stój tak, schowaj się! Okej, oberwałeś. Użyj reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. Gotowy? To przejdź do strefy treningowej. O, patrz, tym razem przyprowadził kolegów. Do roboty. Dobrze. Stań na platformie i jedziemy z tym dalej. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowałam ich materiały. Program szkoleniowy z wykorzystania technologii w warunkach bojowych. Więc musisz zhakować ekran, żeby odwrócić uwagę. Corpus rorpo. Styl ponad treścią. Dobrze, a teraz zajdź go po cichu. Dobra, jest twój. Załatw go. Podczas akcji nie możesz zostawiać za sobą śladów. A zwłaszcza trupów. Przenieś i ukryj gdzieś ciało.
teraz spróbuj pozbyć się go jednym płynnym ruchem. Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczywistym. Baw się dobrze. Teraz zdetonuj granat. Wyłączyć myślenie i słuchać rozkazu, jak w Militechu. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Ale pamiętaj, że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich szans. Dobra, najpierw potrenujemy skradanie się.
Rozbij się, szybko. Świetnie. Teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. Skradankowi, jak ninja w Braindance'ie. Jazda, dasz radę. Kryj się, szybko. Świetnie. Teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. Skradankowi, jak ninja w Braindance'ie. To przejdź do kolejnej strefy. Teraz to samo, tylko z kamerą. Dobra robota. Stań na platformie, żeby wyjść z symulacji. Teraz walka w bliskim dystansie. Spróbuj go obezwładnić. Lekko nie będzie. Okej, wystarczy. A teraz może dobierzemy ci kogoś w twojej kategorii wagowej.
zmieniam z łatwego na normalne. Ten typ potrafi blokować twoje ciosy. Ciosu Gostek na chwilę straci równowagę. Wykorzystaj ten moment do kontrataku. Więc nie zmieniamy go, ale dla odmiany spróbuj unikać jego ciosów. Mój uczniu, poznałeś już wszystkie tajniki drogi Gostka. Nadszedł czas. Przejdźmy do broni białej. Weź miecz. Czego się nauczyłeś. Wskakuj na platformę. Powodzenia, Vi. Co? Dobra, nie? To teraz do roboty.
Wakako dała ci jakieś wskazówki odnośnie zlecenia? Ta, jasne. Nie jestem waszą matką. To łatwa robota, dacie sobie radę. No to do roboty. Vamos, do windy. Nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy, Buck? Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny. Urocze. Może postaraj się być chociaż miła? Jak chcieliście kogoś miłego, to trzeba było zadzwonić na telefon zaufania. Thank you.
strzelaj go z balkonu! Brak ruchu na sensorach. Wygląda na to, że jest czysto. A co z... Szukajcie. Musi gdzieś tam być. Ja pierdolę. Jebane sku... To ona. Mamy ją. Zdążyliśmy? Jest cała? Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co z nią. Źle to wygląda. Wpinam się. Sandra Dorset, ID 570442, platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Zhakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Bach, poczekaj, ona leży goła w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdźcie jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazga blokująca sygnał z biomonitora. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. Trauma jest w drodze. Będą tu za jakieś 3 minuty. Twój pakiet premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Zita, zabierzmy ją z tej wanny. Kurwa, niedobrze. Wypłaszczaj ją! Wi, co tam się Jack, dzieje? Jack, zastrzyk! Ja pierdolę. Łachmano! Chyba zadziałało. Wynieś ją, tylko ostrożnie. Weź ją na taras, szybko. Pacjentkę na ziemię!
33 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC570442. Trwa podawanie stymulantów. Dopamina 70 mg. Noradrenalina 110 mg. Fibryna 800 mg. Zmywajmy się stąd. Winda i prosto do garażu. Dobra robota, chłopaki. Ja też znikam. Widzimy się później. Słuchaj, Mano. Sprawdzam jeszcze, bo ten... Chciałem pożyczyć twoją furę. No, na randkę z Misty. Przecież nie pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci. Ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki. Ratujesz mi dupę. To co? Odwiozę cię do domu. Niech będzie. I tak jestem zmęczony. A właśnie. Przedzwoń do Wakako. Daj jej znać, że robota wykonana. Di? I jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? Oczywiście, że jest cała i zdrowa. Tak jak się umawialiśmy. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciał raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia. Podobno Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Jeżeli chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać. To lecimy. Szybko, ja prowadzę. Oczywiście.
rozstawiają się. Watson zostaje zamknięty. Niezbędne środki bezpieczeństwa. Pani oficer, jak dobrze, że na panią trafiliśmy. A co we mnie jest takiego wyjątkowego? Dobre serce. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo chcę wrócić po całym dniu do mojej dziewczyny. Dziewczyny? Jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. Ona o tym wie i czeka. Szkoda. Proszę na niego spojrzeć. Dobry chłopak. Wpuść ich, a potem już nikogo. Jedźcie. Miłego wieczoru, pani oficer. Potrafisz być miły, kiedy chcesz. Ja zawsze jestem miły. Zawsze. Zawsze.
Dylan Jordan. Zapraszam na wiadomości ze świata w N54 News. Western Corporate States ogłosiły dzisiaj zupełnie nowy program wizowy. Obywatele pragnący przenieść się w te strony będą musieli znaleźć sponsora. Dobry wieczór, Night City. Moimi gośćmi są przewodniczący kongregacji kościoła Eliasza Ostatniego Oswobodziciela. Zapomniałam. Znajoma na trenerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam cię na miary na nią. Szczęść Bogu naszemu w niebiosach i na ziemi. A nasz drugi gość to Karina Lee. Piękna gospodyni programu Chipping, poświęconemu tematyce cyberwszczepu. Jak leci, kochanie, w porządku? Nie narzekam, Ziggy. Dzięki za zaproszenie. Porozmawiać dziś z wami o najbardziej ekskluzywnym i najbardziej pożądanym szczepie na rynku. To jest coś od Arasaka. Brama znowu się popsuła. Trzeci raz.
Zmieniłeś się? Bo oberwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłem się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Reapera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. Jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. 14 to za mało. Moment. Mówisz 14 na dzień. Co tam słychać w wielkim świecie? Wolę robić niż gadać. Sprawiłem sobie pota do sparingu. Właśnie spuścił mi łomot. Wi, ogarnąłem twoją starą czterówkę. Miota, aż miło. Pokaż mi tę spluwę. Piękne dzięki. Co? A teraz czas na wiadomości lokalne. Już niedługo będziemy świętować Aratama Matsuri. Z tej okazji ulicami Night City przedefilują...
imponujące wielopiętrowe platformy Dashi. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje, m.in. wspaniałe koncerty mistrzów Biła, a także wisienka na torcie Festiwal Teatralny No. Sponsorem tego jest korporacja Arasaka. Z niecierpliwością czekamy na to wydarzenie także dlatego, że swój udział w paradzie zapowiedziała sama Hanako Arasaka. Załoga WNS News życzy wszystkim udanego. Chcesz pogadać o wczoraj? Cieszyłeś się, co ma? Tyle tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. Dalej. Skończę jeść? I możemy lecieć do tego. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że mam. I to grubą. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deschamps. Pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg fixera. Co? Słabo? Wydawało mi się, że Dex wypadł z gry parę lat temu. Zadarł z jakąś ekipą z Pacyfiki. Gruba sprawa. Pamiętam. To było 2 lata temu, wojna gangów. On rzeczywiście był w to zamieszany. Sporo ludzi poszło wtedy do piachu. Dexowi udało się jakoś uchować. Na dłuższy czas musiał zniknąć z radaru, bo na mieście mieli do niego pretensje. Ale teraz wraca. I chcesz pracować z gościem, który zostawia za sobą głównie trupy? To taka branża, mano. Ludzie umierają. I to nie wina Dexa. Mówisz poważnie? Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. T-Bug go zna. Od słowa do słowa. Umówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój. Wiesz, jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu mnie nie polubił. Tak, jasne, Jackie. No dobra, dawaj, co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Spoko, umów nas. Pogadamy, zobaczymy. Dex to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, jak to jest z fikserami. Biorą zlecenie, znajdują kogoś, kto je wykona, a potem o nim zapominają. Dokładnie, Vi. Dokładnie. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarami. Dzięki, Jackie. Doceniam. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co, jedziemy? Jasna sprawa. Powoli. Dopiero zjadłem. W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? To fajna dziewczyna. Wiesz,
Widzisz? Czuję, że się przy niej rozwija. No to jesteśmy. Chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnij do mnie. Obgadamy zlecenie dla Dexa. No, nie ma. Ale nie jesteście panami swych wspomnień. Albowiem oczy wasze nie należą co do tak was. Pani Czy może raczej... Nie tylko... Hej, Vi. Wiktor już na ciebie czeka. Poczekam tu. Mamy z Misty do pogadania. Malone, opuszcza gardę! Cześć, Wiktor, to ja. Dobrze cię widzieć. Hernandez to wykorzystuje. Cześć, pięknie te... chodzi, ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Bezsenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Mam robotę od nowego fiksera. Nazywa się Dexter Deschamps. Środowisko Afterlife. No, muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły facet. Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter Deschamps, to muszę o siebie zadbać. Dexter Deschamps? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? Wiktor, oddam ci po robocie. Serio, zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Ostatni raz. Zapraszam na fotel. Optyka Kiroshi. Najlepsze, co mam. W sam raz na tę okazję. Podpinaj się. Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie.
Tak jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce, a oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. To będzie dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. Włóż tu swoją pierwszoligową rękę. Właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Nic nie czuję. Jest jak zawsze. Wiesz, Wiktor, że to nie jest mój pierwszy wszczep. Nie musisz mnie sprawdzać. Mhm. Ale jak dostaniesz wylewu albo porażenia nerwu, to już nie będziesz taki spokojny, co? No właśnie. Na moment oślepniesz, bez obaw. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń. Przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i takich tam. Jak ci się to widzi? Wszystko gra? A, jest świetnie. No to pięknie. Pora na... Przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. Jak w zegarku. Wyciągnij broń. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Dawaj, młody. Pokaż im, na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Dziwne, coś jest nie tak z czakrą twojego serca, słoneczko. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcieni czerwonego. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Naprawdę myślicie, że ci, którzy sprzedają... Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, wiem, jak to brzmi.
Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Maxa. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go obezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Dexter DeShawn we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka, dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? Mnie interesuje tylko pierwsze miejsce, bez względu na koszty. Klasyczny wybór młodego człowieka. Szanuję to. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Dex, czekaj. Teraz ja zadam ci pytanie. Po co to wszystko? Mogłeś zadzwonić i przekazać wszystko Jackiemu. Albo T-Bug. Jestem staroświecki. Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Z Jackiem już się widziałem, a T-Bug znam. Pomogła mi 2 lata temu i dlatego się do was odezwałem. Poza tym... mam zadanie specjalnie dla ciebie. Opowiadaj. Co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Nie, żaden problem. Po prostu wyrok śmierci. Dobrze wiesz, że w tym mieście nikt nie stawia się Arasace. Duże ryzyko to duże zdobycze, panie V. Pierwsza zasada Afterlife. Poza tym nie jestem głupi. Zrobimy to po cichu i rozważnie. Nikt nigdy nie powiąże nas z tą robotą. A w ogóle mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Maelstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem. No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. T-Bug jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a Jackiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Padło na ciebie. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Macie kosę? Odparte drzazgi. Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradną go kangusy z Maelstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Maelstromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną w naszej umowie. Brick był przywódcą gangu. 3 dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randalla, znanego jako Royce.
Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. A ten Royce? Co za jeden? To zakochany w chromie psychopata. Jak wielu w tym mieście. Masz rację. Chociaż niewielu jest takich, którzy chcąc przejąć władzę w gangu, wsadzają swoich przeciwników do suszarki mikrofalowej. Podobno jak zaczyna ścinać się białko, jako pierwsze wybuchają oczy. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sam. Panie V, jeszcze jedno. Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Do zobaczenia. Jackie, widziałem się z Dexem. I co? Jest gość, nie? Gordito. Niby mnie sprawdzał, ale tak naprawdę wpakował nas w przepychankę pomiędzy Militechem a Maelstromem. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Brickowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Nie brzmisz na zachwyconego. Co wiesz o tym Royce'ie? Royce to kompletny pojeb. Ćpa chrom, tak jak niektórzy ćpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? Zacznę od tego, że spotkam się z Parker. Zobaczę, czego chce. O'Reilly, to ja podjadę pod All Foods i trochę powęszę. Hasta luego.
Mamy zlecenie na ostatnią sprawiedliwą policjantkę w Night City. Dziewczyna nazywa się Anna Hamill i prowadzi dochodzenie, które przysporzyło jej wielu wrogów. Lepiej, żeby je przerwała. Rozumiesz? Wiem, jak to brzmi, ale nie oszukujmy się. Ktoś i tak wziąłby ten kontrakt. Może ty załatwisz tę sprawę z głową. Sprawdź załącznik, dowiesz się więcej. Przychodzę od T-Bag. Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś V, co? Kazała dla ciebie odłożyć demona. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. Dobra, wezmę demona. Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Może uda ci się stamtąd wygrzebać jakiś fajny program albo komponenty. Tak czy inaczej opłaci ci się. Jak to jest? Każdy może wejść tu sobie z ulicy i kupić nielegalny soft do netrunningu? Nie, nie każdy. Oficjalnie serwisujemy tutaj cyberdeki. Ale jak przychodzisz z polecenia i wiesz, czego szukasz, zapewne w końcu to znajdziesz. Thank you.
się sobie. Będziesz odbierał? To Kabuki, a nie Norfolk. Mnie tam znają. Co ty możesz wiedzieć o Kabuki, nomadzie? Marta, bez takich. Wrzuć do nich pastylkę i smród zniknie. I 15% zniżki. Inaczej ich nie biorę. A to nomadów mają za złodziei. Niech ci będzie. Kojarzysz ją? Ja tu sprzedaję jedzenie i chciałabym, żeby to się nie zmieniło. Tyle mam do powiedzenia. No dobra. Zgłodniałem. Pokaż, co masz. O? Nowy na dzielni? Coś ważnego? Znasz ją? Po 30 nieco niższa niż ty. Podobno często się tu kręci. Jesteśmy na bazarze, kręci się tu mnóstwo ludzi. I cwaniaków, co? I cwaniaków. Którzy są w stanie rozpoznać gliniarza na pierwszy rzut oka? To jak? Kojarzysz ją? Może i kojarzę. Ile jesteś w stanie wydać na te zakupy? Chcesz mi powiedzieć, że pracujesz na terenie Tigersów i kryjesz glinę? Nic takiego nie robię. Ja ci wierzę, ale oni, goście, którzy przyłapani na kłamstwie, odcinają sobie palce. Strach pomyśleć, co każą uciąć tobie. Dobra, zrozumiałem. Dziewczyna wynajmuje pokój w tym motelu. O, tam. Hej, masz może rozmiar stópkę na 2/50? Nie będę tracił na ciebie czasu.
czuj. Ani jednego pierdolonego kroku. Kto wystawił na mnie zlecenie? Gadaj. Odpuść śledztwo, Anno. Dobrze ci radzę. Grozisz mi? Przypomnę ci coś, to ja do ciebie celuję. Spokojnie, chcę ci pomóc. Pomóc? Chyba ci się wszczep foniczny pierdoli. Chodziło ci raczej o nastraszyć. Po prostu przerwij śledztwo. Wkurzyłaś niewłaściwych ludzi. Jakich ludzi, co? Powiedz mi, jakich pierdolonych ludzi? To twoi kumple z NCPD cię wystawili. Wiedziałam, kurwa, wiedziałam. Robert Kowalski i Bill Adams. Kurwa. Zostaw to, nie warto. Wiesz co? Masz rację. Pierdolę to. Nie zginę przez tych frajerów. Pierdolę ich i pierdolę tę robotę. Co planujesz? Nagle jesteśmy przyjaciółmi? Chuj ci do tego, co planuję. Rzucam śledztwo tak, jak chciałeś. Możesz spierdalać. Ty się zajmij swoim życiem, a ja zajmę się swoim. Już możemy? Dobrze. Ma się to gadane, co? Dobrze, że tak to się skończyło. Zamykam kontrakt. Thank you.
zakończenie, mam dla Państwa informację, na którą z pewnością niecierpliwie czekało wiele osób. Lizzy Weezy zapowiedziała swój koncert w Night City. Ta światowej sławy piosenkarka ma odwiedzić nasze miasto już wkrótce. Bilety będą dostępne tylko dla osób o ratingu kredytowym powyżej 700 punktów. Wszyscy pozostali fani artystki będą mogli uczestniczyć w koncercie za pośrednictwem domowych paśników. I to już wszystko, Night City. Dziękuję za uwagę.